Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo do nas przybyli. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać Pana Marszałka Krzysztofa Maja, Rutkowiczanina. Natomiast o samym koncercie, o tym, co tutaj dzisiaj, czego tutaj dzisiaj będziemy świadkami, opowie Państwu Pan Marek z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, którego serdecznie zapraszam do siebie i oddaję już głos. Panie i Panowie, jest mi niezmiernie miło, że mogę w tym niezwykłym miejscu opowiedzieć Państwu, skąd takie wydarzenie tu w Ząbkowicach Śląskich. Polski impresariat muzyczny to jest taka idea, która w całej Polsce ma za zadanie upowszechnić niezwykłych wykonawców muzyki poważnej oraz klasycznej oraz muzyki jazzowej. Naprawdę Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, pod którego auspicjami ten program się odbywa, współpracuje z najwybitniejszymi wirtuozami instrumentów, artystami sceny muzycznej. Są obecni w każdym regionie. Odbywa się w ciągu roku około 100 koncertów, ale na Dolnym Śląsku sytuacja jest szczególna. Obecny tutaj Krzysztof Maj, wicemarszałek, który zajmuje się kulturą, między innymi w naszym regionie, postanowił i dzięki niemu udało się dofinansować ten program. Na Dolnym Śląsku, jedynym regionie w kraju, tych koncertów jest dwa razy więcej. Dzięki temu możemy trafić do niezwykłych miejsc. Do miejsc, które na Dolnym Śląsku są w wielu miejscach, są w wielu miasteczkach, wioskach i które rozsławiają ten region. Do miejsc, o które ktoś zadbał. Do miejsc, które przywrócono dawną świetność. Myślę, że Zamek Ząbkowicki do takich miejsc należy. Również do miejsc, gdzie jest publiczność, która pragnie usłyszeć wybitną muzykę w wykonaniu naprawdę bardzo dobrych wykonawców, wirtuozów swoich instrumentów. Proszę Państwa, dzisiaj wystąpi trio. Trio, które nazwało się H2F. Jakby rozszyfrować ten skrót, to na pewno H to harfa, a 2F to znaczy dwa instrumenty, które zaczynają się na literę F. Flet, bardzo dobrze, oraz fagot, doskonale. Wystąpią dzisiaj tutaj przed Państwem artyści, wezmę okulary, żeby nie pomylić nazwisk, którzy na co dzień uświetniają koncerty Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na harfie będzie grać Malwina Lipiec-Rozmysłowicz, na fagocie Alicja Kieruzalska, a na flecie Jan Krzeszowiec. Ale myślę, że muszę poprosić i chcę poprosić o zabranie głosu Ząbkowiczanina, Krzysztofa Maja, dzięki któremu możemy się dzisiaj tutaj spotkać. I nie tylko tutaj, bo w wielu miejscach na Dolnym Śląsku. Panie Marszałku, dobry wieczór. Szczególnie miło mi jest być w Ząbkowicach. Przez te światła nie widzę sąsiadów, którzy przyszli też. Serdecznie Państwu bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście. Bo czasami jak się coś wymyśli, to nie zawsze widownia chce przyjść, a Państwo przyszliście, za co bardzo dziękuję. I szczególnie się cieszę, że w Ząbkowicach też możemy w moim rodzinnym mieście wystąpić. I szczególnie dziękuję Staszkowi i Panu Burmistrzowi, bo zapomniałem, że Ząbkowice miało być na liście. Przypomniałem sobie kiedyś wieczorem, kiedy z Guszycy wracałem z koncertu właśnie tam, gdzie Marek też prowadził. I wysłałem bardzo późno nocowe SMS-a. Marcin, jest taka sprawa, że koncert możemy zrobić. Marcin znał ten projekt, bo burmistrzowie, wójtowie bardzo o te koncerty zabiegali.
W ciągu dwóch dni się udało ustalić wszystkie szczegóły i bardzo dziękuję władzom Ząbkowic, ale też dziękuję Państwu i życzę wybitnej muzycznej uczty. Wszędzie są bisy i głośne oklaski. Mam nadzieję, że Wam się też ci artyści spodobają. A na koniec będzie mała niespodzianka, ale prywatna, o czym powiem na końcu. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed Państwem trio H2F. Thank you.
Szanowni Państwo, dobry wieczór. Pierwszy utwór, który dla Państwa zagraliśmy, to były pastorałki napisane przez kompozytora o nazwisku Jolivet. Czteroczęściowy utwór, który mam nadzieję, że wprowadził Państwa nieco już w taki przedświąteczny nastrój. Części, może powiem szybciutko, to była Gwiazda. Druga część to byli Magowie. Trzecia część to była Dziewica i Dzieciątko i na końcu to był Taniec Pasterzy. Ponieważ nie ma programów, to ja pozwolę sobie rzeczywiście zapowiadać po kolei każdy utwór, który będziemy dla Państwa dzisiaj grać. I następnym utworem, jaki zagramy, to będą dwie pieśni Schuberta, Sztędchen i Litanei. Myślę, że w bardzo niespotykanym składzie harfy i fagotu w duecie. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
otwory. Pierwszy to będzie temat z wariacjami na temat Rossiniego, Fryderyka Chopina. A drugi utwór to będą trzy fragmenty Witolda Lutosławskiego. To będą trzy miniaturki napisane w latach 50. przez Lutosławskiego specjalnie na zamówienie radia do słuchowisk.